prosto z Coconut Creek. W American Top Team siedzą nasi zawodnicy. Mateusz Gamrot i Salim Tuari, którzy są widoczni w kadrze. Cześć! Witam. Cześć! Trzeci kolega Marcin Held, czyli trzeci muszkieter, który został jeszcze, zostanie przez nas złapany w kraju. Mamy tutaj świadków na to. Dlatego pytania będziemy kierować głównie do was, panowie. Ale jest trzeci. Okay. Słuchajcie, zacznę od takich pytań, na które chciałabym, żebyście odpowiadali wspólnie. I pierwszym z nich będzie to, dlaczego właściwie zdecydowaliście się na taki długofalowy wylot do Stanów? Wcześniej wiem, byliście tutaj, ale to były takie wyjazdy krótkie. Czemu teraz tyle czasu? No słuchaj, fajnie się złożyło po prostu, że w sumie nikt z nas tego nie planował, żebyśmy, znaczy każdy z nas planował, ale praktycznie osobno, żeby to zrobić. I tak przed samym wylotem, żeśmy wszyscy się zgrali, że chcemy w jednym terminie wszyscy wyjechać. No i powstała z tego niesamowita przygoda, wiesz, także super, że się tak udało. To raz, a dwa, wiesz, jak masz swoją firmę, ogólnie jakąś dużą i kupujesz nowego tira do firmy, żeby inwestować, to robisz, a my po prostu inwestujemy w siebie i takiego tira, żeśmy kupili w Stanach tutaj i przyjeżdżając tutaj inwestujemy i wiesz, podnosimy swoje kwalifikacje. Salim, dodajesz coś? Tak, to jest już mój drugi wyjazd tutaj do American Top Team. Wcześniej byłem przez 5 tygodni pod koniec zeszłego roku. Byłem mega zadowolony. Wiadomo, ten pierwszy mój wyjazd to był bardziej taki w ramach rozeznania z treningami, zawodnikami, jak to wszystko tutaj wygląda. Teraz już właśnie wszystko wiem i te moje treningi są mega ułożone. Każdy dzień jest rozplanowany z danym trenerem, trening i tak dalej, nie? No właśnie, to nie jest wasz pierwszy przelot tutaj, ale pierwszy na tak długi okres. Trenerzy was tutaj znają. Czy to było takim plusem, jeżeli chodzi o aklimatyzację? Zostaliście przyjęci jak ludzie znani, jak rodzina? Czy jednak gdzieś tam jakieś problemy się pojawiły? Nie no, wiesz co, no ja byłem rok temu tutaj właśnie już z Marcinem Heldem, z Marcinem Wimalem. Na 2 tygodnie to było bardziej tak na rozeznanie. Wróciłem po roku czasu, no i tak jak powiedziałeś, wszyscy nas pamiętali tutaj. No bardzo przyjazna atmosfera jest, bardzo wszyscy są życzliwi, trenerzy, zawodnicy, bardzo pomocni do współpracy, do podpowiedzi, także no miło i gorąco nas przyjęli, z czego my jesteśmy bardzo zadowoleni i też staramy się zrewanżować ich na treningach, w sumie naszym poziomem sportowym, z czego fajna współpraca wtedy wychodzi, nie? Tak, też mi się wydaje właśnie, że zostaliśmy tutaj mega dobrze przyjęci. Też trenerzy, tutaj cała kadra trenerska miała okazję już nas poznać. Widzą, że naprawdę dajemy z siebie wszystko na treningach, chodzimy na wszystkie treningi i oni też tak naprawdę widzą, że nam bardzo zależy tutaj na tym rozwoju. Więc nam też starają się mega pomóc. Jesteście już tutaj kilka tygodni, jak dobrze wyliczyłam, to chyba 2, no bo Skiba miał być na 2 tygodnie, więc chyba 2. 3 jesteście. Aha, no to źle liczę. Widać, że human. Czy już poczuliście jakąś chemię z tymi trenerami? No bo jednak to jest zupełnie nowe środowisko. Ty, Mateusz, już na pewno przygotowujesz się do jakiejś walki i mam nadzieję, że dla Salima ten wyjazd to już też jest jakiś tam obóz przygotowawczy do kolejnej, ale do tego przejdę jeszcze później. Czy złapaliście taki wspólny język z tymi trenerami? Dogadujecie się ze sobą? Czujecie się nawzajem? Jak to wygląda? Znaczy, wiesz co, tu jest bardzo dużo zawodników i bardzo dużo trenerów. Jest też taki podział mniej więcej zrobiony, że wiesz, że każdy trener ma jakąś część zawodników pod sobą, którą obserwuje, podpowiada i wiesz, i się zajmuje nimi. Ale oczywiście treningi są, większość jest wspólne i jest bardzo dużo indywidualnych tych treningów. No mną osobiście zajmuje się Mike Brown, z czego jestem zadowolony. No i czuję tą chemię, widzę, że jemu zależy, widzę ile serca w to wkłada po prostu w nasze treningi. Dlatego bardzo mi się to podoba. Czuję, tak jak powiedziałeś, czuję tą chemię i czuję, że on jest tu dla mnie, ja jestem tak jakby dla niego i z treningu na trening widzę swój progres, tak? Widzę swój progres, że z treningu na trening jest coraz lepiej po prostu, nie? Tak. Jeśli chodzi tutaj właśnie o takiego głównego trenera, który też tutaj to wszystko prowadzi, to też Mike Brown, jeżeli chodzi o mnie. Dodatkowo jeszcze właśnie pracuję
indywidualnie z Kelsonem Pinto, to jest boks, do tego też takie bardziej przekrojowe MMA, strategia i tak dalej z Dinem Tomasem i zapasy też dodatkowo robimy ze Steve'em Moko. Naprawdę super, super sztab trenerski i myślę, że zaprocentuje to w przyszłości, więc już myślę, że zaprocentowało, a będzie niedługo, mam nadzieję, okazja, żeby to wszystko pokazać. Właśnie. Powstał nieoficjalny zakład z nami, że Salim będzie mnie przewracał za pasek. No jest, z tego co widzę, jest chyba trochę większy od ciebie, więc kto wie, może mu się uda chociaż masą cię tam dognieść. Nie chcę nic mówić, ale Magdaleno wiesz jak jest, więc... Tak, nie wiem o czym mówisz. Mateusz, no. Nie wiem o czym mówisz, ale może wiem. Wiem już, kto jest waszym głównym trenerem tutaj, ale dużo powstało teorii, że tak naprawdę różnica między Polską a właśnie Stanami w treningu i w ogóle w klubach jest niewielka. Czy możecie się z tym zgodzić? Jednak faktycznie jak siedzicie tam już 3 tygodnie, no to widać, że tam jest nieco inaczej niż tutaj. Jeżeli tak, no to w jakim stopniu i w jakich płaszczyznach? No różnica jest, no jest niewielka, ale jest różnica. No na pewno my przyjeżdżając z Polski, można powiedzieć, żeśmy nie odstępowali od nich poziomem, na pewno, a nawet w większości przypadków żeśmy byli nawet mocniejsi oczywiście w różnych płaszczyznach. Także to samo udowadnia, że mamy bardzo wysoki poziom w Polsce i bardzo dobrze trenujemy. Aczkolwiek to jest troszkę inaczej metodycznie to poukładane. Te treningi są krótsze, trochę inna jest specyfikacja tego treningu. W Polsce jest bardziej tak jeszcze, że ten trening jest długi i cały czas jest zajazd po prostu. A tutaj jest bardziej tak, że jak trener widzi, że jesteś podjechany czy coś, to nawet czasem ci powie, dobra, nie idź na trening, odpuść sobie, odpocznij, wróć na przykład kolejnego dnia. Widzi, że ten, no to nie zrobisz sparingów, zrobisz bardziej drill czy techniczkę, że bardziej może tak z pomysłem jest to zrobione, aczkolwiek no nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy. No mówię, przyjechaliśmy tutaj, no i dorównujemy im poziomem, a nawet właśnie w większości przypadków żeśmy mieli ten większy poziom. American Top Team znany jest z wielu gwiazd, zwłaszcza tych, którzy na co dzień biją się w UFC. Z kim mieliście przyjemność trenować już? Z kim mieliście przyjemność się sprawdzić? No bo widziałam, że Krzysztof Jotko był przez jakiś czas z wami, teraz Asia Jędrzejczyk, że Junior też gdzieś tam się przewijał. Ktoś jeszcze? No jest ten George Masvidal. Wiesz, Will Brooks jest z mojej kategorii, teraz Mark Dekese dojechał. Wiesz, wcześniej był Rashid Magomedow, jest Colby Covington, wiesz, jest Gilson Tibau. No jest bardzo dużo tych zawodników, wiesz, tych topowych, którzy walczą. Tylko teraz może jest też taki okres, że wielu na przykład zawodników jest po walce albo mają daleko do walki, także wiesz, raz jednych jest więcej, drugich jest mniej na przykład, nie? Cały czas jest rotacja. Jest duża rotacja, ale ekipa jest duża cały czas, więc Dustin Poirier na przykład teraz będzie się przygotowywał do walki, to też coraz częściej będzie widoczny. Wiesz, no my jesteśmy tacy, że jak widzimy każdą jakąś taką osobę mocniejszą, coś, to nie uciekamy od niej, a wręcz przeciwnie, lgniemy do niej i chcemy jak najwięcej z nimi robić, żeby oczywiście się uczyć jak najwięcej od nich. I dobrze to wychodzi, no nie ma co ukrywać, że bardzo dobrze sobie z nimi radzimy. No i myślę, że działa to w dwie strony, że oni uczą się od nas, a my uczymy się od nich. No właśnie, powiedzieliście, że nie odstajecie za bardzo poziomem od nich. No to w takim razie w jakich rolach możecie się sprawdzić jako nauczyciele, a nie sami zawodnicy, którzy trenują w tym klubie? My jako nauczyciele? Ja mogę rozgrzewki prowadzić i rozciąganie po treningu na przykład. A Salim? Salim mógłby zapasów uczyć i boksu. Wiem już, że mieszkacie w tym takim domku, który jest połączony razem z klubem, także właściwie nie ma czegoś takiego, że musicie sobie samochodem dojechać na ten trening, tylko po prostu chyba zejdziecie sobie schodami i wystarczy. Jak to jest mieszkać w takim typowo zawodniczym gronie, nie rozstawać się przez 24 na dobę praktycznie,
dogadujecie się ze sobą? Wiesz co, nawet nie jeździmy, chodzimy schodami, tylko windą jeździmy na dół, także to też jest duże, duże ułatwienie, bo te nogi jednak są zajechane. To jest duża różnica. A tak serio, to naprawdę super klimat, super zorganizowane to jest wszystko, bo jesteśmy właśnie przy sali, mamy pokoje, mamy kuchnię, mamy łazienkę, są bardzo dobre warunki, ale jest to tak wyciszone, że na przykład nie słyszymy tego, co się dzieje na sali i oni też nie widzą i nie słyszą, co się dzieje u nas tutaj. Wiesz, każdy z nas ma praktycznie osobny pokój, także to nie jest tak, że siedzimy sobie 2-4 na głowie, tylko wiesz, tylko jestem zmęczony, idę do swojego pokoju, idę spać praktycznie, wiesz, jestem odizolowany od tego. Chcę, to się widuje, nie chcę, to się nie widuje, także sami sobie dozujemy na dobrą sprawę to, ile chcemy się widywać z kimś i oczywiście jakie mamy relacje. No, wiesz jak to jest, jak przebywasz z kimś wiecznie, no to zawsze gdzieś powstają jakieś tam zgrzyty czy jakieś niedomówienia. No ale jesteśmy na tyle już chyba dorośli, że potrafimy sobie to, wiesz, powiedzieć wszystko prosto w oczy, wiesz, wyjaśnić i dzięki temu właśnie normalnie to funkcjonuje, jest normalna, super atmosfera. No mam jednak nadzieję, że nie skaczecie sobie do gardeł, jeżeli chodzi o polską ekipę. Czemu nie? Zawsze sobie można dodatkowy sparing zrobić. A na końcu sobie podać łapkę, wiesz, i będzie wszystko elegancko, nie? Mateusz, wiem już, że ty jesteś tam 8 tygodni. Salim, kiedy ty zamierzasz opuścić bądź może zostać na stałe na Florydzie? Jak to wygląda u ciebie? Szczerze mówiąc, na tą chwilę jeszcze nie wiem. Tak naprawdę czekam na termin walki. Coś tam, jakieś już rozmowy się odbyły, natomiast... Natomiast no nic na 100%. No, chciałbym jakoś niedługo zawalczyć i myślę, że mój pobyt tutaj właśnie zależy też w dużej mierze od tego, kiedy będę miał właśnie następną walkę. No to teraz to już wiemy, ale powiedzcie mi, no bo wiadomo, że taki pobyt tutaj no to nie jest tylko, wiecie, wstawanie rano, pójście na trening, zjedzenie obiadu, pójście na trening, kolacja i trening, tylko faktycznie macie jeszcze trochę czasu dla siebie. Jak go spędzacie? Czy polega to na tym, że po prostu kładziecie się do łóżka i dętka, czy jednak trochę zwiedzacie, plaże i plażing i reszta? Tak naprawdę, wiesz, może się to wydawać, że mamy właśnie dużo czasu, ale tak naprawdę popatrz, wstajemy rano, szybkie śniadanie, później idziemy na trening, po treningu rozmowy też z trenerami, rozciąganie, kąpiel, musimy zjeść, do sklepu pojedziemy, zakupy zrobimy i zaraz kolejny trening i tak naprawdę cały tydzień treningowy i w ogóle nasz tutaj tydzień właśnie tak wygląda, że śpimy, jemy, trenujemy i tak naprawdę bardzo mało jest czasu na takie właśnie plażowanie i tak dalej. Aczkolwiek tak jak dzisiaj jest niedziela, no to mamy cały dzień wolny i możemy go właśnie spędzić różnymi sposobami, między innymi na wywiad z tobą właśnie. Bardzo się cieszę, że znaleźliście chwilę. Mamy też obok tutaj właśnie taki hotel, jak on się nazywa? Hampton Inn i tam mamy właśnie też, poprzez to, że jesteśmy tutaj zawodnikami ATT, mamy tam wstęp po prostu na odnowę, na basen, na jacuzzi i tak dalej i czasami też właśnie w klapeczkach sobie tam wędrujemy, idziemy się zrelaksować. No macie na pewno fajniejszą pogodę niż ja tutaj w Polsce. A czy to jest taki dla was... Dzisiaj 25 stopni. Aha, no fajnie, u nas jest 3, także trochę więcej macie. Ale czy to jest dla was taki trochę obóz przetrwania? No bo jesteście w sumie zdani, wiecie, sami na siebie, nie macie cateringu dietetycznego, więc musicie sobie robić jedzonko sami, ze wszystkim musicie sobie radzić sami, pranie też musicie robić sami. Jak to jest żyć w takim męskim gronie? Czy to faktycznie można porównać do takiego usamodzielnienia się? Tak, już co, tak jak Mateusz wcześniej powiedział, że tutaj wszystko jest tak mega zorganizowane. Naprawdę mamy swoją tutaj pralnię, kilka mamy takich pralek, do tego suszarnię, więc to tam tak naprawdę wrzucamy tam wszystkie mokre rzeczy po treningu i od razu jest suszarnia i nie ma z tym w ogóle kłopotu. Mamy też mega tutaj właśnie warunki, jeśli chodzi o kuchnię, mamy kilka kuchenek i nie ma takiego konfliktu, że ktoś jest po prostu, ktoś coś gotuje i trzeba czekać po prostu. To samo z prysznicami, naprawdę jest mega, nie? Najgorsze jest zmywanie po tym gotowaniu, tak? Najgorsze jest zmywanie. No nie ma co ukrywać, wiesz, no ja mam catering dietetyczny z Body Chefa, że dostaję go bardzo długo, no i jest to znaczna różnica, nie? Jak miałem w Polsce wszystko przygotowane, przecież pudełeczka odgrzewałem po prostu i było już przygotowane, tak tutaj właśnie, tak jak Salim powiedział, musimy jechać do sklepu, zrobić zakupy,
przyjechać, zrobić, wiesz, także jest troszkę to różnica. No ale wiedzieliśmy, na co się piszemy i wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, prawda? Także wiesz, nie wyjechaliśmy tutaj też na stałe, tylko na taki kemp przygotowawczy, tak jak ja na przykład. Także te parę tygodni myślę, że zacisnę zęby i sobie poradzę tutaj na pewno. Nie? No to przejdźmy powoli do pytań takich, które będę kierowała do bezpośrednio któregoś z Was i zacznę może od Gamrota. Mateusz, no pamiętam, jak rozmawialiśmy ze sobą przed KSW 41, powiedziałeś, że walka z którymś ze zwycięzców z pary Szulakowski-Szymuszowski to będzie dla Ciebie taka chwila zatrzymania się w karierze, taki trochę krok wstecz. Czy możesz powiedzieć dlaczego? I czy nadal tak uważasz? Troszkę mylisz tutaj pojęcia, bo nie powiedziałem, że to będzie krok wstecz, tylko powiedziałem, że jak jestem rozpędzony na autostradzie 200, to przyhamuję troszkę do 150. No i no dalej tak uważam, no nie ma co ukrywać, wiesz, miałem najlepszych zawodników z czołówki europejskiej i z czasem ze świata. Także no wydaje mi się, że oni mieli dużo wyższy poziom niż mój kolejny przeciwnik. Ale broń Boże, w żadnym stopniu nie lekceważę teraz już oficjalnie Szulakowskiego. Jest bardzo dobrym zapaśnikiem, wiesz, cały czas jak złapie, to idzie cały czas do przodu, nie odpuszcza. Także między innymi, widzisz, przyjechałem do Stanów specjalnie się przygotować pod niego, żeby, wiesz, żeby zrobić jednak ten szczyt formy. I co? No ale czasem tak musi być, żeby, wiesz, troszkę zwolnić, żeby później jeszcze mocniej się rozpędzić, wiesz. No a wcale to nie oznacza, że, wiesz, jeżeli zwolnię na tej autostradzie, że będzie łatwo, prawda? Wiesz, wszystko zweryfikuje oktagon. No rozpędzony jest na pewno Szuli, bo sportowo sobie wywalczył to starcie z Tobą o pas. Czy uważasz, że na nie zasłużył? No ma bilans zwycięstw w samym KSW bardzo duży, no więc chyba logicznym było to, żeby teraz faktycznie przyszło mu zmierzyć się z Tobą. No tak, no patrząc drogą sportową, no to wygrał 4 walki przed czasem, no to, to chyba zasłużył. No nie mi to oceniać, włodarze podjęli taką decyzję, ja to przyjąłem. Tak każdą inną walkę i spotkamy się na kolejnej gali po prostu KSW. Dużo mówi się o takim byciu wariatem, że Szuli to jest największy wariat, jeżeli chodzi o KSW, ale nie zawsze potrafi to swoje wariactwo takie prywatne przenieść do klatki. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy faktycznie jest taki niebezpieczny, nieprzewidywalny jak w życiu, tak w klatce? No bo chyba jakoś tak obserwujesz tą swoją kategorię wagową. No tak, obserwuję każdego zawodnika, który jest w mojej kategorii. Wiesz co, no chyba wydaje mi się, że w życiu jest dużo większym wariatem niż w klatce. Wiesz, no to jest też chyba jego najbardziej mocna strona, bycie chaotycznym takim. No, nie ma co ukrywać, nie jest poukładanym zawodnikiem w stójce. W zapasach, no mówię, tak jak złapie zapas nokcie, tak jak w takim powiedzeniu, czy nawet jak rzuci się na kolana i głową matę, ale tak cały czas idzie do przodu, dąży do tego, żeby jednak przewrócić. W parter też ma chyba z tych trzech płaszczyzn, to chyba ma najmocniejszy w swoim arsenale, także no jest niebezpiecznym, nieprzewidywalnym zawodnikiem, ale chyba będę przygotowany na te jego wariactwa i wszystkie takie nieprzewidywalne rzeczy. Mam obok siebie bardzo groźnego zawodnika, który nieustannie próbuje mi go odzorowywać, także nawet brakuje mi tylko czerwony włosów. Nawet poza treningami, wiesz, także myślę, że będę przygotowany na jego sztuczki wszystkie. No. Tak, no właśnie, dużo mówi się o tym, że dla Szuliego największą bronią będzie ta gra parterowa. No ty jesteś bardziej utalentowany w tej płaszczyźnie. Czy będziesz próbował udowodnić, że to jednak ty jesteś górą, jeżeli chodzi o ten wymiar? Wiesz co, nie mam zamiaru nic nikomu udowadniać. Wiesz co, ja wychodzę po prostu do walki, żeby ją wygrać. Jest to dystans 5 rund, 5 razy 5, także jest to praktycznie pół godziny walki. Także no na pewno tak będzie moja taktyka rozplanowana na te 5 rund, ale jeżeli uda mi się coś złapać czy wykorzystać moment w pierwszej minucie pierwszej rundy, to oczywiście pójdę za ciosem i będę chciał go skończyć od razu. Nie będę sobie rozkładał tego na dalszy plan. Kiedyś już miałem taką taktykę, że kiedyś w mojej chyba trzeciej walce zawodowej, że miałem zamiar wyjść i urwać przeciwnikowi głowę. Nie udało się to i walczyłem z nim wtedy 2 rundy i ledwo dotrwałem do końca, także mam to takie doświadczenie, żeby jednak podejść z dystansem do tego i wszystko fajnie sobie rozplanować. Pamiętam, jak w ostatniej walce tej w Dublinie z
która zakończyła się no contest, powiedziałeś, że wreszcie sobie bardzo dobrze rozpykałeś rywala stójkowo. Czy będziesz próbował również tym razem udowodnić i sobie może bardziej niż pozostałym, że ta stójka faktycznie wchodzi, że to nie jest tak, że ty potrafisz tylko parter i tyle, tylko że faktycznie no, jeżeli chodzi o kopnięcia, no to też jesteś groźny. No wiesz co, no to jest MMA, jest to wszechstronny styl walki. Walka się przede wszystkim zaczyna w stójce, także bardzo mocno szlifujemy tą płaszczyznę tutaj, ale tak jak wszystkie inne, jak i zapasy i parter, także wiesz, ciężko jest mi powiedzieć, no bo w ostatniej walce na przykład właśnie Szuli z Szymkiem walczyli w stójce, a nagle Szuli sam go wciągnął na siebie na plecy praktycznie, nie? Także to, no jest to nieprzewidywalne dość mocno, także nie wiem, jak się potoczy ta walka. Może być tak, że będziemy walczyć w stójce, a może być tak, że od pierwszych minut będziemy się szarpać grapplingowo na przykład już w zapasach i w parterze. Także ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale mówię, trenujemy bardzo przekrojowo, każdą płaszczyznę bardzo mocno. Wydaje mi się, że w Polsce chyba tak mocno nie trenowałem jak tutaj. Bardzo dobrze to wszystko rokuje, aczkolwiek też nie chcę zapeszać i mówić do przodu, że przyjadę mega w formie i urwę mu głowę, bo tak było przed walką na Stadionie Narodowym, też byłem w mega formie, w mega dobrze się czułem, a zdrowie mi już ciekło praktycznie w pierwszej połowie pierwszej rundy już i ledwo dotrwałem do trzeciej rundy, także MMA jest bardzo nieprzewidywalnym sportem. No na pewno ty wiesz o tej walce dłużej niż my, dlatego czy zdążyłeś już z Mike'iem Brownem jakąś taktykę tutaj zrodziła się już w waszej głowie? Mam ci powiedzieć, co zrobię? Dawaj. Wyjdę i zrobię backfist podwójny, później rzucę się kolanem na niego, a jak mi to nie wyjdzie, to usiądę na dupę i zaproszę go do walki w parterze. No, sprzedałeś mi sobie taktykę. Nie, no, to tak żartobliwie oczywiście, no nie mogę ci powiedzieć, wiesz, jaką taktykę zakładamy, ale bardzo jestem mocno pozytywnie zaskoczony tym, jak Mike przyszedł któregoś razu na trening, powiedział mi, że oglądał wszystkie jego walki, wie jakie są jego mocne i słabe strony, wie jak mamy to rozegrać. I nawet ja nie musiałem, ja oglądałem oczywiście też jego walki, ale to, co on mi zaprezentował na swoim treningu, jak mamy do niego podejść i co będziemy robić, to aż za głowę się złapałem. Bo część tych rzeczy ja sam myślałem, że chciałbym to robić, a on wyprzedził moje myśli, plus dołożył jeszcze kilka rzeczy. Także jeżeli chodzi pod tym względem, to naprawdę, naprawdę jestem mega zaskoczony, to raz. A dwa, każdy z trenerów oglądał jego walki, każdy z trenerów rozszyfrowuje go taktycznie, prawda? Czyli mam trenera od stójki, tak jak Salim robię z tym Kelsonem Pinto box i ze Steve'em Bruno robię kickboxing, także wiesz, i ten go oglądał. Steve Moko od zapasów oglądał jego zapasy, wiesz, trener od parteru oglądał jego parter, a cały head coach Mike Brown oglądał go jeszcze osobno i jeszcze osobno go zrobił analizę, także myślę, że w każdą stronę jest rozszyfrowany. Jesteś w stanie bardziej dopracować jakąś taką swoją taktykę na daną walkę tutaj właśnie z nowymi trenerami, tymi, którzy przygotowują cię do tej walki, czy jak wcześniej przygotowywałeś się w Polsce pod okiem trenera Andrzeja, no to też to rozpracowanie taktyczne i było też bardzo dobre. No zresztą masz pas, no więc powinno. Nie, no było bardzo dobre, oczywiście, że było bardzo dobre, wiesz, mam nieskazitelny rekord i w amatorstwie, i w zawodowym, i w jiu-jitsu, wszystko prawie wygrane, wiesz, także bardzo dobre były rozszyfrowania walk, ale tu ci nie mogę odpowiedzieć, bo jeszcze, wiesz, nie stoczyłem walki jeszcze pod okiem tych trenerów, także ciężko jest mi powiedzieć, jak będzie tym razem, wiesz, jeżeli zrobię tą walkę, odpowiem ci troszkę, ale zrobię na przykład, jeżeli, nie wiem, los da tak, że zrobię kolejnych 5 kampów tutaj na przykład i kolejnych 5 zawodników będziemy rozszyfrować, to może wtedy ci powiem, jakie były różnice między tu a w Polsce. Do tej pory wszystko było idealnie w Polsce rozszyfrowane, także no, ciężko mi jest odpowiedzieć teraz. No to na pewno będę cię o to pytała później. Kto stanie w twoim narożniku? Wiem już, że z rozmowy twojej z Dominikiem Durniatem, że Mike Brown prawdopodobnie z tobą nie pojedzie, ale czy jednak kogoś ze Stanów będziesz próbował tam ściągnąć, kogoś, kto ci pomagał tam na miejscu, żeby kolegom twoim z Polski, którzy będą w cornerze, też przekazać te wskazówki, które są cenne, żeby rozpracować Szuliego? Wiesz co, no Mike jeszcze w sumie nie podjął ostatecznej decyzji, no ale wydaje mi się, że raczej nie pojedzie. Jest tu jeden koleżka, który bardzo mi pomaga i będzie krzyczał, jak o ile będzie na gali, będzie krzyczał bardzo głośno. A w narożniku w moim będzie oczywiście Borys Mańkowski, Łukasz Rajewski i Daniel Skibiński. To jest ta trójka. No,
Bardzo chętnie wziąłbym Bilusia do narożnika, ale chyba jeszcze nie może być teraz, także nie wiem, będę walczył jeszcze o niego oczywiście, żeby mógł pójść do mojego narożnika i również mi podpowiadać. Jak tak, no to by była ta czwórka, czyli mówię, Borys, Raju, Skiba i Biluś, a jak nie, no to wtedy bez Bilusia, on będzie też z trybun razem z Salimem, będą się przekrzykiwać tam. Oczywiście wszystko będzie ułożone nie tak, że wszyscy naraz będą krzyczeć, tylko każdy po kolei, żeby każde słowo dotarło i żebym wszystko zrozumiał. Jeżeli Salim siedzi na trybunie i Bilman też usiądzie na trybunie i będą do ciebie krzyczeć, to poza chłopakami z narożnika będziesz miał też podpowiedzi dalej. Nie, to oczywiście żartobliwie jest wszystko, wiesz, no nie może być też tak, że wiesz, że ja biorę do narożnika, a ktoś mi krzyczy z trybun pięć różnych osób, bo wtedy wyjdzie misz-masz z tego i nic na dobrą sprawę nie usłyszę, prawda? Także wiesz, skoro się decyduję na jeden narożnik, no to tylko ich będę słuchał i ich słuchał i im wierzył po prostu to, co mi chcą podpowiadać, a nie, wiesz, bo na dobrą sprawę może być stać Salim, a obok dwie osoby obok niego może stać ktoś od Szuliego na przykład i tak samo mi krzyczeć na przykład coś, wiesz, tylko błędnie na przykład, wiesz co, już takie inne podejście, także to oczywiście żartobliwie mówiłem, że wiesz, że będą mi krzyczeć z trybun tutaj to, a ja będę ich słuchał. Wiadomo. Wracając na chwilę do Borysa, którego już tutaj wspomniałeś w kontekście narożnika, poddałeś ostatnią jego walkę, na pewno była to dla ciebie ciężka decyzja, czy żałowałeś jej później, już tak wiesz, na spokojnie, jak to wszystko sobie z Borysem omawialiście? Znaczy no wiesz, no jest to ciężka decyzja, wiesz, ale no przede wszystkim mi chodziło o zdrowie Borysa i no nie żałowałem tego, nie żałuję tego, bo to wiesz, to on ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery, wiele walk. Na pewno myślę, że będzie rewanż, wiesz, także w rewanżu na pewno się zrewanżuje i pokaże prawdziwego Borysa, bo w tej walce ja uważam, że było z niego tylko 10% albo i mniej nawet, także no ale robiliście już wywiad, ja nie będę się wypowiadał, wiesz, za niego, także Borys już wszystko powiedział, no a jeżeli chodzi o tę decyzję, no to nie żałuję tego, no przede wszystkim mi chodzi o jego zdrowie i o jego przyszłość. Ma wspaniałą rodzinę, wiesz, ma dziecko, także to na to też trzeba spojrzeć. Sport to nie wszystko. Zmierzając już do końca, czy jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli ten kamp, który tam zrobiłeś na Florydzie, się powiedzie, pas będzie obroniony w ładnym stylu, no to czy częściej będziesz korzystał tutaj z Mike'a Browna i pozostałych trenerów? No i przede wszystkim, czy myślałeś o tym, żeby wylecieć tam na stałe? Wiesz co, jeszcze nie myślałem. Ciężko, wiesz, jestem tu pierwszy raz, także ciężko jest mi powiedzieć. Wiem, że chłopacy bardzo mocno trenują w Polsce, też działają, wiesz, w kierunku jakiegoś gymu, także ja również z nimi chcę trenować, z nimi się rozwijać i przygotować im do ich walk po prostu, wiesz, także teraz jestem tu, nie wiem, co los przyniesie i czas pokaże, wiesz, także nie wybiegam też zbyt daleko w przyszłość, robię tutaj kemp, wracam przed walką, robię walkę, chwilę odpoczywam, wiesz, i trenuję dalej z chłopakami, a co będzie kiedyś w przyszłości, no to zobaczymy. Na pewno chciałbym tu wrócić, bo wiesz, jedno spędzenie 2 miesiące w Stanach, no na pewno za wiele mi nic nie da, wiesz, ale gdybym tu zrobił kilkanaście może, wiesz, takich miesięcy, to na pewno by to zmieniło moją grę, wiesz, grę w MMA. No i ostatnie pytanie już bezpośrednio do ciebie. KSW zapowiada większą ilość gal w tym roku. Czy w takim razie większa ilość wydarzeń wiąże się z tym, że częściej będziemy widzieli Mateusza Gamrota w klatce? I don't know. Nie wiem. Wiesz, to, no, ja się przyzwyczaiłem ogólnie do walk, wiesz, że 2 razy w roku walczę. Wiesz, kiedyś mi to może przeszkadzało, bo chciałem częściej walczyć. Wiesz, od jakiegoś czasu przyzwyczaiłem się po prostu do tego, że wiesz, że robię walkę, miesiąc odpoczywam, miesiąc wchodzę w trening praktycznie i zostaje mi 3 miesiące mocy na przygotowanie. Także w miarę jest to dobry, wiesz, układ, ale jeżeli, wiesz, KSW wyjdzie z propozycją, że mieliby 3 walki dla mnie, no to oczywiście wezmę to, no bo jestem młodym jeszcze zawodnikiem, wiesz, chcę się rozwijać, chcę nabierać tego doświadczenia. Oczywiście nie chciałbym walczyć na wariata, że wiesz, że zrobię teraz walkę w marcu i coś tam, nie wiem, tam w kwietniu chyba coś tam widziałem, że coś się pojawia, znaczy coś tam na internecie po prostu lata, że może być, niekoniecznie, kolejna pewnie będzie majca, no to dla mnie to jest za szybki okres, ale jakby było w odstępie 3-4 miesięcy, to jak najbardziej wtedy bym zawalczył. Tak? Czy robi to dla siebie różnicę, jak walczysz z rodakiem, a czy robi to różnicę, jak jednak, wiesz, z osobą z zagranicy, po prostu, że no nie wiem, walczenie z kim jesteś w stanie się dogadywać, z kim, no chyba nie masz złej krwi, no bo z tego co widzę, no to Szuli w żaden sposób
nie jedzie ci w internecie, wręcz odnosi się do ciebie z szacunkiem, czy jest to trochę gorsze? Tak? No oczywiście widziałem parę filmików, powiem ci, znaczy nie ja osobiście, ale znajomi mi podesłali, tam jest jego filmiki jakieś jak tam, ale nie, oczywiście nie ma złej krwi między nami, wiesz, ja tam nie mam też również nic do niego, jedynie to, że walczył po prostu z moim przyjacielem Patrykiem Grudniewskim kiedyś dwa razy nie wygrał, no to po prostu bardzo chętnie bym się zrewanżował po prostu za te walki, ale tak nie ma złej krwi między nami. Oczywiście, że wolałbym walczyć z zagranicznymi zawodnikami, bo to wiesz, jest to zupełnie inaczej, wiesz, jesteśmy w Polsce wszyscy razem, praktycznie się znamy i tak jakby trenujemy ze sobą, wiesz, wcześniej były te jeszcze obozy w Wałczu, no to większość z nas tam zjeżdżała się, wiesz, ja bardzo lubię odwiedzać Berserkę z Team Szczecin, czy Mighty Bull z Gdynia, z Piranią Gdynia, wiesz, tam u Zybiego. Także, wiesz, no szkoda jest walczyć między sobą, skoro jednak się wszyscy znamy i gdzieś tam w tych kręgach rozmawiamy o sobie. A oczywiście lepiej jest walczyć z zagranicznymi i, wiesz, pokazywać to, jaka to Polska jest mocna na tle na przykład europejskim czy światowym. Dam ci w takim razie chwilę odpocząć, może chcesz się napić czegoś, bądź najeść i przechodzę na chwilę do Salima. Ostatnio ATT odwiedziła Usada, przez wielu z zawodników znienawidzona. Widziałam w social mediach Marcina Helda, że poddał się kontroli. Czy ciebie również złapało w swoje macki ostatnio? Właśnie w tym dniu sobie śpię spokojnie, tak nie wiem, może to była godzina 8:30, nagle ktoś mi puka do pokoju. No i okazuje się, że to właśnie tutaj główny menadżer klubu, no i tutaj przedstawiciele Usady, no więc już myślałem po prostu, że to chodzi o mnie i tak dalej, a oni tak nagle do mnie mówią, czy nie wiem, gdzie jest Marcin Held. Więc powiedziałem, że nie wiem, ale prawdopodobnie jest obok pokoju, więc przebadali jego, mnie nie przebadali. Aczkolwiek, myślę, że to jest po prostu też kwestia właśnie tutaj kilku dni, bo oni tutaj mają chyba gdzieś obok siedzibę po prostu i no i oni tu są co drugi dzień praktycznie, ja widujemy cały czas ich po prostu, nie? I oni często przychodzą właśnie, wiesz, rano do jednego zawodnika, a na wieczorny trening już przychodzą do drugiego. Ja po prostu byłem, wiesz, Marcin tutaj wypełniał wszystkie te formularze i tak dalej, a my sobie jednocześnie byliśmy obok tutaj właśnie w kuchni, sobie przyrządzaliśmy właśnie śniadanie i tak naprawdę nie chcieli mnie przebadać po prostu. Ale nie obawiasz się niczego. To znaczy, czego mam się obawiać? W wyniku, wiesz, chodzi o to, że po prostu nie wiem, czy gdzieś tam śledzisz poczynania Usady, ale ostatnio Michał Oleksiejczuk ma z nią problem, gdzieś tam potencjalnie naruszył jej zasady, on nie do końca wie, o co chodzi, czy ty się obawiasz czegoś? No bo z tego, co widać, no to czasami nawet nieświadomie jest się w stanie paść ofiarą, że tak powiem, jakiegoś zanieczyszczonego specyfiku, czy czegoś w tym rodzaju. Tak, masz rację. Teraz tak naprawdę było dużo tych wpadek. Ja naprawdę staram się pilnować po prostu wszystkie kwestie. Przede wszystkim te, w którym miejscu trzeba zgłaszać, Usadzie, gdzie się znajdujemy. Bo tak naprawdę też część zawodników naruszyła te zasady poprzez to, że byli całkowicie w innym miejscu, w którym powinni być. Przyjechała Usada, ich tam nie było. A z tego, co wiem, no to mamy po prostu godzinę, żeby się wstawić w tym miejscu, więc no ja staram się pilnować. Jestem cały czas praktycznie tutaj w American Top Team. Jeżeli gdzieś jestem po prostu dalej, no to myślę, że w ciągu godziny na pewno tutaj będę w stanie wrócić, nie? Jeśli chodzi o odżywki i tak dalej, no to też wszystkie po prostu składniki z etykiety, wszystko naprawdę wysyłam do mojego menadżera albo właśnie bezpośrednio też do tutaj przedstawiciela właśnie z Usady i staram się tego wszystkiego pilnować. Debiutancka walka twoja w UFC miała miejsce w październiku. Wszedłeś do karty właściwie na ostatnią chwilę. No, nie udało się wygrać. Czy wiadomo już, kiedy wracasz? A jeżeli nie wiadomo i jeżeli sam jeszcze nie wiesz, no to w jaki miesiąc celujesz? Myślę, że na dzień dzisiejszy no to z moim menadżerem wyraziliśmy gotowość do walki po prostu.
I czekamy właśnie na tutaj potwierdzenie ze strony UFC. Ja tak szczerze mówiąc chciałbym właśnie zawalczyć na przełomie, myślę, że kwietnia. To byłby taki dla mnie najlepszy termin. Miałbym spokojnie, nie wiem, ponad 2 miesiące na przygotowania takie stricte pod walkę i myślę, że to byłby dla mnie najdogodniejszy termin. A jeśli by się na przykład nie udało w kwietniu, tylko nie wiem, maj albo czerwiec, no to myślę, że też to będzie dla mnie okej termin. Na pewno chciałbym zawalczyć w tym półroczu. I przede wszystkim chcę mieć ten okres właśnie 2 miesięcy na przygotowania, żeby być naprawdę mega dobrze przygotowanym pod danego zawodnika. A czy jest jakiś limit takich start, które chciałbyś stoczyć? No UFC robi dużo tych wydarzeń, jest ich kilkadziesiąt nawet w roku, więc szansa na to, żeby walczyć często jest. Także czy jest jakiś limit, który sobie zakładasz? Szczerze mówiąc, nie mam takiego limitu, ale na pewno nie chciałbym stoczyć, no minimum 2 walki w roku chciałbym w UFC stoczyć, a najlepiej, gdyby się udało, no to 3. Więc po prostu zobaczymy też jak to właśnie wszystko wyjdzie. A czy masz jakąś osobę na celowniku, z którą teraz chciałbyś się sprawdzić? Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę w naszej kategorii jest bardzo duża ilość zawodników i to tak naprawdę matchmakerzy decydują, z kim mogą mnie zestawić, a ewentualnie mogę potwierdzić lub odrzucić. Najlepiej z Woodleyem od razu. Walkę. Wiadomo, najlepiej od razu z Woodleyem. To dawaj, wyzywaj Woodleya. Wyzywaj Woodleya i jakby co to wyślemy. Jest tutaj jeden właśnie zawodnik Kogi, który cały czas go wyzywa i chce z nim walki. I myślę, że ta kolejka właśnie do tego Woodleya jest bardzo długa. Ja jeszcze muszę sobie po prostu zasłużyć na takie starcie. No jeżeli nie masz jakiegoś ustalonego rywala, no to mam takie pytanie, czy chciałbyś się zmierzyć na jakichś takich ekstremalnych warunkach? Nie wiem, może wytłumaczę, o co chodzi, bo pierwszą walkę miałeś u siebie, co oznacza, że no, do klimatu w Polsce jesteś przyzwyczajony, to są normalne godziny, w których śpisz, w których funkcjonujesz. Marcin Held na przykład wyleciał do Meksyku na swoją pierwszą walkę, stoczył tam walkę na wysokości kilkuset metrów nad poziomem morza. No jest też Brazylia, która jest bardzo oddalona od Polski. Jest to ta Australia. Czy ty też chciałbyś takiej walki właśnie w takich totalnie innych dla ciebie warunkach? Wiesz co, ja akurat często gdzieś podróżuję, często zmieniam tą strefę czasową i tak naprawdę wydaje mi się, że to tylko kwestia po prostu tego, ile wcześniej się w dane miejsce po prostu poleci. Wiadomo, że taki Meksyk, to miasto, w którym są organizowane gale UFC, jest położone dosyć wysoko nad poziomem morza i tam wiem, że zawodnicy mają problemy z kondycją. Natomiast no, tak jak mi się wydaje, no to warunki są takie same dla obu fighterów i szanse są wyrównane, więc nie ma tak, że ktoś jest w lepszej sytuacji albo gorszej. Myślę, że tak. Gdyby mi przyszło walczyć w Australii albo, nie wiem, w Meksyku, to wiadomo, będąc tutaj teraz, no to strefa czasowa jest bardzo, bardzo podobna. Natomiast jeśli miałbym właśnie zmienić tą strefę o te kilkanaście godzin, no to chciałbym tak tydzień, dwa, no minimum, żeby już się po prostu mieć czas na aklimatyzację, nie? UFC zmieniło swojego przedstawiciela w Polsce, jeżeli chodzi o telewizję, z Extreme Sport przeszli do Polsatu. Czy dla Was jako zawodników robi to różnicę? Wiem, że gdzieś tam są próby transmitowania całych gal, niezależnie od tego, czy Polacy będą, wiesz, w kartach wstępnych, czy w kartach głównych. Czy dla Was robi to jakąś różnicę, czy może Ty jako fan MMA jednocześnie stwierdzasz, że jest to fajniejsze? Wydaje mi się, że jest to fajniejsze. Polsat dociera do większej ilości po prostu Polaków i wydaje mi się, że dla nas to też jest na pewno w pewnym stopniu wyróżnienie, ponieważ będziemy mogli też starać się o sponsorów i dla nas to tylko jest na plus.
I na ostatnie pytanie do ciebie bezpośrednio. Niedługo na tej samej gali, na której walczy kolega, który siedzi obok ciebie, będzie się bił Filip Wolański. Jego rywalem będzie debiutujący w KSW Bartek Kopera. Jak oceniasz szansę Wolana? Wiem, że ostatnio zmagał się z kontuzją. Czy gdzieś tam może będziesz pomagał mu z narożnika? Jeżeli będziesz na gali. Myślę, że sobie na pewno poradzi. I też na pewno długo, nie wiem, ponad rok już chyba nie walczył, nie? Więc dla niego to też jest w pewnym stopniu taka dłuższa przerwa. Aczkolwiek myślę, że mamy też w Krakowie właśnie dobrą ekipę sparingową pod niego, w jego wadze właśnie i myślę, że będzie na pewno bardzo dobrze przygotowany do tej walki. No to panowie, ostatnie pytanie do was, dwa pytania właściwie, bo nie chcę wam zajmować dużo czasu, wiem, że chcecie jechać na kawę do Starbucksa. Obiad się zbliża za niedługo, wiesz. No u mnie to już bardziej kolacja, do mnie dochodzi do 20. To nas 14 dopiero. O, no to macie idealną strefę czasową. Słuchajcie, w Polsce bardzo często jest tak, że kibice MMA to kibice po pierwsze z kanapy, którzy nie znają tego świata od wewnątrz, a po drugie tacy trochę, jeżeli jest takie określenie, to kibice sukcesu, czyli są z tobą, dopóki jesteś na fali, dopóki zwyciężasz, bardzo dużo takich komentarzy negatywnych właściwie wszędzie. Zobaczyłam ostatnio pod kątem Borysa po jego porażce i przegranej pasa. Czy wy też na co dzień zmagacie się z takim hejtem? Znaczy wiesz co, jest to dość właśnie ciężki temat, ale wydaje mi się, że ostatnio się zrobiła moda albo trend taki w Polsce, wiesz co, że bardzo mocno się hejtuje, a wręcz tak jakby się prześcigują ci ludzie, żeby ktoś mocniej, żeby kogoś ktoś obraził po prostu, czy nie wiem, zabłysł coś, bo powie coś głupiego. Ale najgorsze w tym jest to, na przykład jeżeli chodzi o moją osobę, ja na przykład w ogóle nie patrzę na te hejty, nie wczuwam się w to, nie czytam tych komentarzy, ale wiadomo, oczywiście czasem gdzieś tam rzucę okiem, przewinę tą rolkę z góry na dół i to tyle. Ale chodzi mi o to najbardziej, że ci ludzie kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda naprawdę. Jeżeli chodzi o mnie, no to wcześniej mi zarzucali rekord do zera, dostaję ogórków. Kiedyś przyjdzie na mnie czas. Zacząłem dostawać bardzo mocnych gości, zacząłem z nimi wygrywać, to zaczęli czepiać się czegoś innego. Teraz już nie mają się czego czepiać, że wygrywam z mocnymi, ze słabymi, rekord nieskazitelny. To, że zacząłem wkładać przez przypadek, sfaulowałem kogoś, to mocno się czepili tego, że sfaulowałem i ciągnie się to bardzo mocno na przykład za tym. Kolejna rzecz. Już nie mają o czym gadać, to nagle zaczęli wymyślać o sterydach, o usadzie, że bardzo popularny temat się teraz zrobił, że on na pewno jest sterydowany, na pewno jest usada, ale nikt nie widzi na przykład tego, ile my poświęcamy czasu, że mamy regularny sen, że mam na przykład catering dietetyczny z Bodyshefa, jem te pudełka regularnie od paru lat, mam suplementację z Iron Horse'a, to jem te odżywki regularnie, trenuję bardzo ciężko dwa razy dziennie, wiesz, wstaję rano, szybko kładę się spać, wiesz, na weekendy nigdzie nie chodzę na miasto, wiesz co, wszystko robię, staram się robić jak profesjonalny zawodnik i to w końcu z czasem procentuje i procentuje w wynikach, w umiejętnościach, ale procentuje też oczywiście w sylwetce sportowej, wiesz, jest okres roztrenowania, to wiesz, to nie to, że ja idę na pizzę, na frytki i jem przez 3 miesiące i zapuszczam się jak bulaj, tylko wiesz, raz sobie zjem pizzę, bo mam ochotę, trochę słodyczy, ale zaraz znowu wracam do diety, zaraz znowu rygorystycznie się trzymam tego, wiesz. I chodzi o to, że ludzie tego nie widzą na dobrą sprawę, wiesz, że oceniają prostoliniowo, zobaczysz zdjęcie, wiesz, że jest klatka na brzuchu, większy biceps, to już na pewno jest sterydy, na pewno jest nasterydowany i na pewno wiesz to. I to mnie najbardziej trochę boli, że powinni być trochę bardziej obiektywni do tego, wiesz, i bardziej może się zastanowić więcej nad tym, jak naprawdę profesjonalni zawodnicy do tego podchodzą, a nie prostoliniowo rzucać, wiesz, i oskarżać kogoś, tak jak sama mówisz na ostatnim przykładzie Borysa, wiesz, wyśmienity zawodnik długo, najdłużej panujący chyba mistrz kategorii ogólnie w KSW, co miał, wiesz, największą liczbę obron. Nagle trafił się słabszy dzień, wiesz, wyszedł z 10% swojej możliwości i wiesz, i wszyscy jadą po nim i skreślają go już, wiesz, na całe życie. Także to mnie trochę boli, wiesz, i nie podoba mi się, że właśnie taki trend się może zrobił w Polsce czy coś, wiesz. Mam nadzieję, że kiedyś czasem się to zmieni. I wiesz, i tak jak kiedyś byli prawdziwi kibice i są oczywiście, bo jest wielu tych prawdziwych kibiców, ale jest właśnie bardzo wielu takich, jak ty powiedziałeś,
takich, co siedzą na kanapie i nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje, tylko fajnie spisać głupi komentarz i zebrać jakąś głupią liczbę lajków, wiesz co dzi. I to jest takie trochę przykre, no ale wierzę bardzo mocno, że kiedyś to się zmieni, wiesz, i wróci wszystko do tego, że jednak będą na dobre i na złe i to wszyscy za nami, a nie jakaś tam mała część ludzi po prostu. Takie jest moje zdanie oczywiście, a każdy może to odebrać jak chce i na pewno pod tym komentarzem też się posypie jakaś tam liczba hejtów, ale oczywiście mam to głęboko i szeroko i daleko. A ty coś tu powiesz, Salim? Tak, tak. Ja myślę, że tutaj właśnie Gamer dużo już powiedział właśnie na temat hejterów. I jedyne, co mogę dodać od ciebie, no to wiadomo, że każdy ma prawo do własnego zdania, tylko uważam, że to wszystko za daleko już poszło tak naprawdę, bo ci hejt to, kto bardziej upokorzy zawodnika i kto więcej zbierze lajków właśnie pod takim komentarzem. Ja myślę, że tutaj po prostu wystarczy popatrzeć na wejść w artykuł obojętnie jak, o jakim zawodniku i tak się zawsze znajdzie po prostu hejt. Pomimo tego, że nie wiem, że zawodnik naprawdę wykonał swoją pracę podczas walki, wygrał w wyśmienity sposób, wszystko zrobił elegancko, naprawdę super i tak te hejty po prostu będą. Tak jak mówię, każdy ma prawo do własnego zdania. Aczkolwiek uważam, że to za daleko zdecydowanie poszło, bo tak naprawdę ciężko pracujemy. Naprawdę może to się nie wydawać w większości tym osobom, jak to wygląda, ale czasami te komentarze to jest zdecydowanie mocna przesada. I tak naprawdę marzy mi się po prostu, żeby każda z tych osób, co tak wyśmiewa się z tych zawodników, z nas przede wszystkim, żeby chociaż tak przez tydzień spróbowała naszego życia, jak to wszystko wygląda. Tydzień, wystarczy tydzień albo nawet może jeden dzień i chciałbym właśnie, żeby się wypowiedzieli po takim tygodniu. Wiesz, samo to, żeśmy rodziny zostawili w Polsce, wiesz, każdy z nas przyjechał do Stanów mieszkać w pokoju przy klubie, wiesz, sami sobie gotować, jeść, prać, wiesz, i poświęcić się tym treningom, ale łatwo jest powiedzieć, wiesz, że wyjechali do Stanów bawić się i korzystać z wakacji, wiesz, a tu wakacji na dobrą sprawę przez te 8 tygodni będę miał 3 dni, wiesz, chodzi 3 niedziele czy 4, gdzie pojadę zobaczyć plażę, a resztę niedziel będę leżał w pokoju i odpoczywał po prostu, wiesz, nie? I też dobrze Gamer powiedział właśnie, że ludzie po prostu szukają tego hejtu, jeśli później on się z biegiem czasu nie potwierdzi, tak jak na przykładzie Gamera, że miał ogórków, że nabijał sobie rekord. To dali sobie z tym spokój, teraz zawsze sobie coś nowego ludzie znajdą, nie? Na szczęście my się tak tym bardzo nie przejmujemy i robimy swoją robotę i myślę, że po prostu ta moda na te hejty się kiedyś zmieni i tak naprawdę będzie wszystko okej, nie? No mam nadzieję, że ja wszystko. U was większość kibiców to nie są kibice sukcesu, tylko to są ci, którzy są na dobre i na złe. No niestety. Nie no, oczywiście. A ty tak jak już rozmawiamy o hejterach, czy ty masz jakichś hejterów też, bo jesteś też rozpoznawalną osobą w Polsce i co sądzisz o nich? Na pewno, o tym modzie na pewno jakiś masz. No, wypowiedz się na ten temat. Możesz się też wypowiedzieć, jak już tak o tym rozmawiamy. Żeby nie było tylko, że po tej rozmowie my będziemy dostawali pocisk. Trzeba wejść na YouTube, żeby zobaczyć, ile ludzi, wiesz, śmieje się ze mnie, także... No cóż, ja gwiazdą nie jestem, absolutnie nie mam do was podjazdu, ale zdarzają się negatywne komentarze, także... Nie przejmuję, nie przejmuję. Ale co o tym sądzisz, co o tym sądzisz? Cóż, to nie jest rozmowa o mnie. Nie, no śmieję się. Tyle o hejterach. No. Słuchajcie, no wejdę trochę na tematy polskie i wasze typowania na nadchodzących walk. Tutaj pierwsze pytanie i najbliższa walka. Marcin Tybura z Derrickiem Lewisem. Jak obstawiacie? Waga ciężka. No Marcin Tybura oczywiście. No Derrick jest mocnym zwierzakiem. Może uderzyć, ale myślę, że Marcin mocno do tego taktycznie podejdzie. Jest bardzo dobrym zawodnikiem i wygra tą walkę. Jest mocno zdeterminowany przede wszystkim w tej kategorii. Dobrze tam idzie. No i mocno trzymam kciuki za niego i wierzę, że wygra. Podobnie uważam, że tutaj
Tybura sobie powinien poradzić z Derekiem Lewisem. Myślę, że im więcej walka, im dłużej będzie walka trwała, tym na pewno te szanse będą coraz większe dla Marcina. No to teraz KSW i walka wieczoru, czyli Mamet kontra Tomek Narkun. No dosyć fajnie zapowiadająca się walka, inna, kolejny super fight. Mateusz, może zacznę od ciebie ze względu na to, że to twoja organizacja. No bardzo ciekawe zestawienie też jest to. No, za Tomkiem przemawia na pewno wiele argumentów, więcej argumentów. No, na pewno jest cięższy, silniejszy. Parter, może ma nawet lepszy parter niż Mamet, choć Mamet jest mocno nieprzewidywalnym zawodnikiem i dynamicznym, także no ciężko jest typować tutaj może zwycięzcę, ale mówię, za Tomkiem chyba więcej argumentów przemawia, że może wygrać tą walkę. Wiesz co, jestem po prostu, chciałbym tą walkę zobaczyć, ciężko mi teraz powiedzieć, kto jest takim faworytem w tej walce, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj na pewno w parterze może mieć przewagę. To znaczy ciężko powiedzieć, bo całkowicie mają inny styl. Mamet lubi zaskoczyć po prostu jakąś niespodziewaną techniką, natomiast wiem, że stricte w samej takiej bezpośredniej walce parterowej Tomek jest naprawdę bardzo mocny. Myślę też, że tutaj warunki fizyczne mogą mieć też takie lekkie znaczenie, bo jest zdecydowanie chyba będzie większy od Mameda. Aczkolwiek ciężko mi właśnie ocenić, kto wygra tą walkę. Na pewno będę chciał ją bardzo zobaczyć, nie mogę doczekać. No i ostatnie dwie, ale połączę je, czyli Janek Błachowicz i Asia, która będzie w rewanżowym starciu o pas. Nie mogę nie poruszyć Asi ze względu na to, że no macie z nią teraz styczność na co dzień. Wiesz co, ja ostatnio miałem okazję oglądać jej parę treningów i tak jak już pisałem na swoich social mediach, tak powtórzę jeszcze raz, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ona trenuje, ile wkłada w serca w to i jak mocno jest zdeterminowana do tego. Oczywiście to jest sport, ale no ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że tym razem Joanna udowodni, że jest dużo lepszą zawodniczką od tej Najamus i wygra z nią walkę na pewno. No jestem przekonany, że odbierze ten pas i że wróci do niej. Twoja kolej. Tak, jeśli chodzi o Asię, to też jestem przekonany po prostu, że zwycięży w tej walce. Ostatnia walka właśnie była, wszyscy widzieli jak się zakończyła i myślę, że znalazła już właśnie przyczynę tego, co się wydarzyło i tutaj w przygotowaniach na pewno już nie będzie miała takiego problemu ze zbijaniem wagi jak ostatnio i tutaj wszystko będzie tak jak wcześniej, po prostu zwycięży w tej walce. Jeśli chodzi o Janka Błachowicza, to walczy z Manuwą. Tak, z Manuwą w walce wieczoru, tak? Jeszcze nie potwierdzono, jeszcze nie wiadomo. Uważam, że teraz ta walka będzie dla niego dużo, dużo lepsza, chociażby ze względu na to, że już z nim walczył, już zna tego przeciwnika, będzie mógł się bardziej otworzyć i też myślę, że od ostatniej walki Janek się też rozwinął po prostu i będzie miał dużo większe szanse po prostu niż w ostatniej walce i też bardzo bym chciał, żeby wygrał. Ja też, no wiadomo, trzymam za Johnego mocno kciuki, no tym bardziej, że raz właśnie już walczył, znają się, wie jakie popełnił błędy, na pewno to skoordynuje i poprawi. Widać, że tak jakby dostał drugi wiatr w żagle, po prostu idzie bardzo mocno teraz z Johnny, także wierzę, że wygra tą walkę teraz, no i trzymam oczywiście kciuki za niego. A ja trzymam kciuki za was, żeby wasze walki i ta, która jest już ogłoszona i ta, na którą na pewno czekamy, czyli twoja, Salim, żeby potoczyły się dobrze. Bardzo wam dziękuję za tą długą chwilę, którą mi poświęciliście. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, dziękujemy za wywiad i pozdrawiamy serdecznie wszystkich w Polsce. Do zobaczenia. Do zobaczenia.